Rozmawiamy dzisiaj o sprawach najważniejszych, o bezpieczeństwie, bo nie ma nic ważniejszego niż nasze bezpieczeństwo. Nikt nie czuje tego tak dobrze jak Polacy. Społeczeństwo na granicy Unii Europejskiej to my konsekwentnie przez lata przekonywaliśmy Europy do tego, jak duże zagrożenia są przed nami. Truizmem jest powiedzieć, że razem jesteśmy. Bezpieczniejsi, że razem możemy więcej. My akurat czujemy to bardzo dobrze, bo miażdżąca większość naszego społeczeństwa uważa, że bycie w strukturach europejskich wzmacnia nasze bezpieczeństwo. Ale to, co my doskonale rozumiemy, musi stać się rzeczywistością, musi stać się polityką całej Unii Europejskiej. Już czas najwyższy, żeby Europa także w obliczu tej niepewności za oceanem mówił o tym pan minister Sikorski w końcu wzięła odpowiedzialność za nasze wspólne bezpieczeństwo. Dlatego w czasie naszej prezydencji, która zaczyna się już w styczniu, słowo bezpieczeństwo będziemy odmieniać przez Wszystkie przypadki, żeby było jasne, co jest polskim priorytetem, a co dzięki nam stanie się priorytetem całej Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo wpływa na całe nasze życie, na wszystkie dziedziny naszego życia i ma bardzo wiele wymiarów. Będziemy podkreślać po pierwsze. Bezpieczeństwo zewnętrzne, to jest oczywiście ochrona granicy, ochrona naszego terytorium, mamy tutaj już bardzo konkretne inicjatywy. Tarcza Wschód, Ochrona Europejskiego Nieba, to jest oczywiście walka z nielegalną migracją, ale to też wzmacnianie naszego potencjału obronnego. Musimy być przygotowani na odparcie zagrożenia i my, Mamy do tego bardzo mocne papiery. Muszą nas słuchać, bo to my wydajemy 5% PKB na obronność. Po drugie, bezpieczeństwo wewnętrzne to walka z terroryzmem, walka z aktami sabotażu, ale to także wspólne zapobieganie i walka z katastrofami naturalnymi. Mieliśmy z tym do czynienia niedawno. Po trzecie bezpieczeństwo informacyjne wszyscy czujemy, jak dużym zagrożeniem dla stabilności jest dezinformacja, jak karmią się nią populiści, my tego doświadczyliśmy, my umiemy z tym walczyć. To jest także wzmacnianie bezpieczeństwa demokracji, to będzie naszym priorytetem. Po czwarte bezpieczeństwo energetyczne. To pełne uniezależnienie się od niebezpiecznych dostawców, ale to także zapewnienie obywatelom i przedsiębiorstwom taniego i dostępnego prądu. Bezpieczeństwo gospodarcze nie będziemy bezpieczni bez wzmocnienia naszej konkurencyjności i gospodarki to oczywiście fundusze które wspierają rozwój naszych regionów, a przez to całego kraju, ale to przede wszystkim polityka, która wspiera rozwój poprzez zachęty i ułatwienia, a odchodzi od zakazów, nakazów i nadmiernych regulacji. To też bezpieczeństwo żywnościowe to silna wspólna polityka rolna, która wspiera nasze rolnictwo, jego konkurencyjność w świecie, ale też dba o to, by na nasze stoły trafiały zdrowe produkty najlepszej jakości. I po siódme bezpieczeństwo zdrowotne. To też jest nasz priorytet. To dostępność leków, to skupienie się na zdrowiu psychicznym, szczególnie tych najmłodszych, to walka z patologicznymi używkami, ale to także bycie przygotowane na sprawne i szybkie działanie w momencie zagrożenia. Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Europy to będzie hasło naszej prezydencji. Bezpieczeństwo Europy to będzie czas naszej odpowiedzialności za przyszłość całej Unii Europejskiej. To będzie czas, kiedy Polska będzie pełniła przywództwo i Polska będzie pokazywała to, co jest najważniejsze bezpieczeństwo Europy.